9 tysięcy sportowców, 38 dyscyplin sportu, 25 miast organizatorów i wiele tygodni pięknej rywalizacji. Jubileuszowa 20. Ogólnopolska Olimpiada Młodzieży na Dolnym Śląsku to Mistrzostwa Polski w kategoriach młodzieżowych. I tradycyjnie już dyscypliny mają swoje stolice, jak akrobatyka sportowa to Jawor, kajakarstwo w Leśnej, jeździectwo w Strzegomiu, a we Wrocławiu m.in. rzut młotem, którego piękną i techniczną finezję ujrzał operator Kroniki Dolnego Śląska. Dwanaście bloków tematycznych, 300 punktów programu, spotkania, pokazy, warsztaty, prelekcje, sesje gier, atrakcje specjalne. Tak w skrócie prezentuje się jubileuszowa 10. edycja Dni Fantastyki w Centrum Kultury Zamek w Leśnicy. W tym roku konwent utrzymany jest w stylistyce Steam i Cyberpunk. Steampunk to nurt fantastyki odwołujący się do samych korzeni gatunku, czyli XIX-wiecznej powieści naukowej i XVIII-wiecznego gotyckiego horroru. Drugim motywem przewodnim imprezy był popularny serial fantasy Gra o Tron. Była okazja do spotkania fanów tego serialu oraz sagi Pieśń Lodu i Ognia, według której powstała ta produkcja. Rodzina Tadeusza Różewicza, jego przyjaciele i zaproszeni goście uczestniczyli w Dolnośląskim Centrum Filmowym w premierowym pokazie filmu Piotra Lachmana Moje Pojednanie. Wielkim atutem filmu jest bardzo ciepły, bezpośredni portret Tadeusza Różewicza, który przed kamerą Lachmana jest taki, jakim wiele osób zapamiętało go z osobistych kontaktów. Ciepły, bezpośredni, obdarzony dużym poczuciem humoru. Koproducentem filmu jest Odra Film z funduszy Dolnośląskiego Konkursu Filmowego. Od wielu miesięcy wiele osób zastanawia się nad tym, co się dzieje na niekończącej się budowie przy ulicy Krupniczej we Wrocławiu. W gmachu Narodowego Forum Muzyki przy Placu Wolności będą m.in. cztery sale koncertowe, w tym główna dla 1800 widzów, a także studio nagrań. Do obiektu należą także parking podziemny na 700 samochodów i dziedziniec pomyślany jako miejsce plenerowych wydarzeń kulturalnych. Na razie trwa koncert dźwięków budowlanych w utworach montaż elewacji zewnętrznych, poszycia dachu i specjalnych akustycznych elewacji w głównej sali. Codziennie pracuje tam około 1000 osób. Jaworskie Koncerty Pokoju to międzynarodowy festiwal muzyki kameralnej organizowany od 17 lat. Organizatorem projektu jest Muzeum Regionalne w Jaworze. Koncerty odbywają się w unikatowym wnętrzu Kościoła Pokoju, obiekcie XVII-wiecznej architektury wpisanym w 2001 roku na listę Światowego Dziedzictwa Kultury UNESCO. Wakacyjny jazz, piosenka jest dobra na wszystko i polska grupa Los Angeles Trio.